Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie to jedna z największych uczelni w kraju. Dysponuje unikalną aparaturą badawczą oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą ekspertów i specjalistów w różnych dziedzinach, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wspomóc wdrażanie nowych rozwiązań w przemyśle. Dzisiaj dla nas cel jest wspólny. Rozwój oczywiście naszych uczelni, badań na naszych uczelniach, ale także współpraca lubelskiego środowiska akademickiego. Chcieliśmy pokazać właśnie tą stronę, w jaki sposób te środki, które dostajemy na projekty, na granty, są wykorzystywane. To są właśnie dobre przykłady, żeby zobaczyć, że te środki, które dostajemy, to nie są środki zmarnowane, tylko rzeczywiście w ramach tych środków pracujemy nad osiągnięciami innowacyjnymi. Zasadnicze cele, które przyświecały projektowi, to realizacja prac przedwdrożeniowych, dających szansę na sfinansowanie, umożliwienie wsparcia finansowego tym pomysłom, tym przedsięwzięciom, które można by na poziomie już gotowych wdrożeń, patentów realizować w nieodległej przyszłości. Celami nadrzędnymi było również dofinansowanie ochrony własności intelektualnej 12 nowych patentów. Jeśli chodzi o te sukcesy, ten efekt już sfinalizowany to po pierwsze komercjalizacja preparatu podnoszącego odporność pszczół. To również komercjalizacja niejako z innej branży, komercjalizacja programu do nauki ortografii. Dzięki temu projektowi KUL w swoim obrazie czy w swoim PR-ze zaczyna występować w nowej roli, czyli w kategorii takiej uczelni, która ma dużą ofertę w zakresie innowacyjnych prac wdrożeniowych. Czyli w kontekście B plus R. Bo proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj dwa obszary w tym projekcie, w którym zaistniał KUL. Jeden z obszaru biotechnologii, a drugi z obszaru informatyki i psychologii. W zespole zajęliśmy się poszukiwaniem takich nowych, bezpiecznych substancji, które pomagałyby pszczołom podnosić ich odporność. Pierwszy preparat jest oparty o ekstrakty roślinne, natomiast drugi preparat to preparat probiotyczny dedykowany dla pszczół. Jest obydwa preparaty to preparaty innowacyjne na skalę świata i też zyskało uznanie na targach, tak jak Państwo mogą zobaczyć, mamy medale, wyróżnienia. Mieliśmy limit, proszę Państwa, dokumentacja konkursowa miała takie założenie, że nie więcej niż 100 tysięcy na jeden projekt. Nam się udało większość tych projektów naszych zrealizować grubo poniżej tej kwoty, bo mieliśmy zaplanowane 4 wynalazki, zrobiliśmy 6, jeszcze mamy oszczędności. W związku z tym jakby staraliśmy się bardzo ekonomicznie podejść do tych środków. Natomiast ministerstwo dało nam taki limit 100 tysięcy złotych na jeden wynalazek, na jedno przygotowanie wdrożenia na rynek, czy podniesienie gotowości technologicznej. Szczegóły oferty UMCS dla otoczenia społeczno-gospodarczego na stronie internetowej www.biznesumcs.pl.